alkohol, można powiedzieć, był numer jeden. On zawsze mi towarzyszył od 17 roku życia. Ja byłem wychowany w rodzinie tradycyjnej. Ja byłem ministrantem nawet. Ja myślałem, że wszystko jest dobrze. I po prostu człowieka uderzyłem z powodu tego, żeby mieć alkohol. I okradłem go i znalazłem się w zakładzie karnym. Kiedy już byłem w takim miejscu, że już powiedziałem, nie mam co żyć, już nie ma sensu żyć. Nie miałem domu, nie miałem niczego. Byłem pod mostem. Mieszkał? Pod mostem, w różnych kolegach, różnych melinach. Tak mieszkałem. Jemu lekarze nie dawali życia. Miał śmiertelną chorobę. I on mi to opowiada. Ja byłem z nim, tam było wiele jeszcze ludzi, tam stało obok. I on mi to opowiada. I on mówi, że po prostu już był gotowy, pogodził się z tą śmiercią, bo nie miał szans żadnych. Poczuł takie ciepło, poczuł, jak Bóg przyszedł do jego życia i całkowicie go uzdrowił, całkowicie. On do dzisiaj żyje, to jest mój kolega, przyjaciel, on żyje. Powiedziałem, Boże, jeśli jesteś, dlaczego ja się tak męczę? On jest w stanie wyciągnąć każdego człowieka z każdego bagna, ponieważ on umarł za nas, umarł osobiście za każdego człowieka. Tam doświadczają wiary, tam doświadczają uzdrowień. Pan Bóg jest realny dzisiaj. Pan Bóg jest realny dla każdego człowieka. I zachęcam każdego, żeby czytał Słowo Boże. Żeby czytał Słowo Boże. Bo w Słowie Bożym jest odpowiedź dla każdego problemu.